roku powstała Ochotnicza Straż Pożarna właśnie nie dla rozrywki, fantazji, nie dla powinności jakiejś, że tak powinno być, ale jako pewien wynik potrzeby, by ratować, chronić, dawać bezpieczeństwo mieszkańcom Łośna. To nie była pilna potrzeba. Takie było budownictwo, było takie życie, było stałe zagrożenie ogniem i nie tylko. I dzięki Bogu, że powstało OSP Łośno, Łośnie, że tyle lat tutaj funkcjonowali, istnieli, służyli. Wiele pokoleń wpisuje się w tę historię OSP. Bogu dziękujemy za ten dar tej drużyny, tych osób, które tutaj dały swój czas, serce, umysł, mądrość, odwagę. My służymy, jak umiały. Dzisiaj świętujemy, ciesząc się, dziękując Bogu, ale chcę prosić o dalsze łaski. Bo człowiek tyle może, ile może. Są granice ludzkich możliwości. Trzeba mieć wszystko, co można, prosić Boga, żeby Bóg wspierał, żeby błogosławił, żeby był obecny w tych wydarzeniach trudnych, niebezpiecznych. Dzisiaj wcześniej odprawuję intencji właśnie Straży Pożarnej w całej gminie, o Bożej łaski, przez naszego Floriana, do kapicy się poświęciliśmy, wysłużyła właśnie to mieszkańcom. O łaski dla wszystkich jednostek, sytuacja Pani Wójt, aby tym przygodnie dziękować Bogu za dobro otrzymane. O łaski dalsze wygodnie prosić. Najpierw zbudzisz nas za grzechy naszej słabości. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą mało uczynienie i zajmowanie. Moja bardzo wielka wina, że to błagam Najświętszą Matkę zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuj nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Panie Jezu Chryste, Synu Boga, zmiłuj się nad nami. To słońce, które jest, wszystkie gości zaproszonych, połajmy. Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi Bogu, ludziom dobrej woli. Chwalimy Cię, błogosławimy Cię, wielbimy Cię, wysławiamy Cię.